Dzień dobry. Co to jest zbawiająca wiara? Jest powiedziane w Słowie Bożym, że wiara jest darem od Boga, więc każdy, kto nie jest wierzący i nie może uwierzyć, to wystarczy, że weźmie od Boga tą wiarę, którą on już podarował. Poprosi Boga: Boże, chcę wierzyć, i ta wiara już jest podarowana. Jest wyraźnie o tym powiedziane w Słowie Bożym, że wiara jest darem Bożym. A więc każdemu bez wypominania Bóg tą wiarę podarował. Wystarczy, że tą wiarę od Boga weźmiesz i nie ma w tobie żadnego usprawiedliwienia, jeśli dalej żyjesz w niewierze. I zbawiająca wiara, zaufanie, ufność, czyli wiara, jest podstawowym składnikiem codziennego życia. Bez ufności i zaufania nie możemy się obejść. Dużo się o zaufaniu lub wierze mówi, ale jest mało rozumiana ta wiara. Tak prosta, że dziecko umie mieć ufność, a jednak głęboka. Wiara jest dostępna dla każdego, ale mało używana na poważnie. Zaufać, mieć wiarę, oznacza wierzyć lub polegać na kimś lub na czymś. W sferze życia chrześcijańskiego mieć wiarę w Pana Jezusa Chrystusa oznacza ufać Jemu, wierzyć w Niego, polegać na Nim w sprawie zbawienia wiecznego. Wiara w Jezusa Chrystusa oznacza, że bez Niego nie ma przebaczenia grzechów ani życia wiecznego. Aby mieć odpuszczone grzechy i otrzymać życie wieczne, ludzie muszą przestać ufać swojej, w cudzysłowie, dobroci, która nie może pomóc w zapewnieniu przebaczenia grzechów i pozyskaniu życia wiecznego. Słowo Boże zawarte w liście do Efezjan, 2 rozdział, 8-9 werset, poucza, że łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chwalił. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa dla wiecznego zbawienia oznacza, że porzucając wszystko, ufam Jemu. Rozmawiam z Jezusem Chrystusem w moim sercu. W sercu, tu. Nikt ma z ludzi tego nie słyszeć. Rozmawiasz z Panem Jezusem Chrystusem w swoim sercu. Także nikt z innych ludzi nie słyszy. Ale w pełni ufasz Panu Jezusowi. Zaufaniu Jezusowi towarzyszy porzucenie i odłożenie jako bezwartościowych własnych wysiłków i ludzkiej mądrości. Uświadomienie sobie, że nie mogą one pomóc, a jedynie przeszkodzić Bożej ofercie przebaczenia grzechów i życia wiecznego. Ja i tylko ja, a nikt inny za mnie nie może zaufać Jezusowi Chrystusowi dla mojego zbawienia. To mój wybór, moja odpowiedzialność i muszę tą moją ufność w mojej sprawie, mojego zbawienia wprowadzić w moje życie sam na sam z Panem Jezusem. Zaufanie i pokładanie mojego całkowitego zaufania Jezusowi lub mojego zaangażowania w poleganie na Chrystusie. On i tylko On, Jezus Chrystus, odwieczny Syn Boży, jedyny prawdziwy Bóg, poza którym nie ma żadnego innego Boga ani Zbawiciela. Pan Jezus Chrystus, który jako człowiek, choć był i jest niewinny i doskonały jako Baranek Boży, umarł na krzyżu Golgoty. Ten Jezus Chrystus poniósł moją winę. Mój zastępca zadość uczynił żądaniom sprawiedliwości świętego Boga. Zapłacił za dług moich grzechów. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewie, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 22 do 24 wersetu. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie
bez skazy Bogu oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu, tak mówi list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 14 werset. Pan Jezus Chrystus objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie, tak poucza nas Hebrajczyków, 9 rozdział, 26 werset. Wiara jest absolutnym, niezbędnym składnikiem zbawienia wiecznego. Bez wiary nie może być zbawienia. Bez osobistej wiary Jezusowi nie może być zbawienia. Bez wiary wyznanej osobiście i sam na sam Jezusowi nie może być zbawienia. Słowo Boże, zapisane w liście do Rzymian, 3 rozdział, 28 werset, ogłasza, że człowiek jest usprawiedliwiony przez wiarę niezależnie od prawych uczynków. Oznacza to, że ufający Chrystusowi, wierzący Jemu grzesznik, zostaje uznany za wolnego od kary za grzech. Karą za jeden grzech jest wieczne oddalenie od Boga w jeziorze z ognia i siarki. Tak uczy objawienie, 20 rozdział, 15 werset oraz 21 rozdział, 8 werset. Zbawcza wiara jest wtedy, gdy grzesznik przestaje polegać na własnych zasługach dla zbawienia i opiera swoją wiarę na Panu Jezusie Chrystusie. Kiedy swoje dotychczasowe, w cudzysłowie, dobre uczynki, jakie pełnił, by zapewnić sobie wejście do nieba, uznaje za śmiecie i grzech, a zaczyna rozumieć, że tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Jemu karą piekła wiecznego. Tak, nie da się tego za często powiedzieć. Kiedy grzesznik swoje dotychczasowe, w cudzysłowie, dobre uczynki, czyli rzeczy, które uznawałeś za dobre uczynki, to te twoje, w cudzysłowie, dobre uczynki są grzechem. Więc kiedy grzesznik swoje dotychczasowe, dobre uczynki, jakie pełnił, by zapewnić sobie wejście do nieba, uznaje za śmiecie i grzech, a zaczyna rozumieć, że tylko Pan Jezus Chrystus jest ratującym przed należną grzesznikowi karą piekła wiecznego. Drogi przyjacielu, dzisiaj przyznaj się Bogu, że jesteś grzesznikiem. Uznaj się przed Bogiem za grzesznika zasługującego na piekielne męki i wieczne oddalenie od Boga. Pokutuj, upamiętaj się, uznaj się za winnego. Odwróć się od grzechu, czyli od swojego poprzedniego Pana i nawróć się do Jezusa Chrystusa, swojego nowego Pana. Połóż swoją ufność i wiarę tylko w Nim dla przebaczenia grzechów i wiecznego zbawienia. Bóg ofiarowuje Ci dar życia wiecznego. Przez wiarę Go przyjmij. Zrób to dzisiaj i teraz. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tak mówią Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 12 werset. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli życie w imieniu Jego, tak ogłasza Ewangelia Jana, 20 rozdział, 31 werset. Bóg podarował wiarę, bo wiara to Boży dar. Jeśli tej wiary obecnie jeszcze nie masz, poproś Boga o tę zbawiającą wiarę jeszcze dzisiaj, a On chętnie Ciebie tą zbawiającą wiarą obdaruje. Uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony. Ufaj Jezusowi Chrystusowi, a On nigdy Cię nie wypuści z Jego ręki.